Program Profilaktyka 40+, program Polskiego Ładu, jest właśnie po to, żebyśmy pamiętali o naszym zdrowiu, żeby na odpowiednio wczesnym etapie wychwytywać dolegliwości, wychwytywać problemy z naszym zdrowiem. Ale Polski Ład w służbie zdrowia to nie jest rozpoczęcie od zera. To jest pewien logicznie zbudowany cały system, który dzisiaj korzysta też z osiągnięć, które zrobiliśmy w ostatnich paru latach. To właśnie pan minister Niedzielski z panem ministrem Cieszyńskim, dzisiaj w innym miejscu, z panem ministrem Szumowskim, oczywiście wówczas odpowiedzialni byli za elektronizację służby zdrowia. Zadanie, które nie udawało się przez dziesięciolecie, przynajmniej jedno. Wdrożyliśmy e-skierowania, e-recepty, e-zwolnienia, internetowe konto pacjenta i dzisiaj, kiedy rozmawiałem z personelem medycznym, z panem dyrektorem tutaj, to okazuje się, że jest to nieodzowny element właściwego poprowadzenia pacjenta od etapu profilaktyki przez diagnostykę aż do właściwego leczenia. Szanowni Państwo, Polski Ład to dzisiaj ponad 120 miliardów złotych. Zaczynaliśmy od poziomu około 75 miliardów. Proszę zobaczyć, jaki to jest przyrost. Dodatkowo mamy zaplanowaną ścieżkę wzrostu dochodów Narodowego Funduszu Zdrowia i w związku z tym wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6% do PKB, bo to jest taki miernik porównywalny za ostatnie 20 lat, 30 lat, a w perspektywie kolejnych 6 lat, najbliższych 6 lat, do poziomu 7% PKB na zdrowie. To pozwoli nam w bardzo logiczny, uporządkowany sposób przeprowadzić działania, które mają służyć poprawie zdrowia Polaków.